młody człowiek, ale tak naprawdę człowiek w każdym wieku, bardzo czegoś chce, ale nie wie, jak to zrobić, to najpierw to czegoś musi ubrać w konkret. No bo to jest tak, wiesz, jak ja bym w tej chwili postanowiła strzelić do celu, tylko co jest celem, nie wiem, nie? Czyli co ja tak naprawdę chcę? Biznes Rider. Za kierownicą on, Daniel Siwiec. Na miejscu pasażera jego tajemniczy gość. W interesującej rozmowie o nieruchomościach, biznesie i życiu. Cześć Tatiana. Cześć Daniel. Dzięki wielkie, że zgodziłaś się dzisiaj ze mną przejechać. Chciałem z tobą porozmawiać na temat tego, czym się zajmujesz, czyli na temat motywacji. Jak pewnie większość z was, z moich tutaj słuchaczy i widzów wie, Tatiana jest business coachem, ale też i jest mentorką programu Projekty Lady. Zgadza się. Może... To mentorka tak mi, wiesz, nie pasuje, ale faktycznie tak jest. Nazwa tak. Oficjalna jest mentorka. I jakby pomagasz tam dziewczynom przejść z nimi przez pewien proces, żeby mogły rozwinąć swoje skrzydła, tak? Tak. I dzisiaj też chciałem z tobą między innymi o tym porozmawiać. Powiedz mi, bo jakby twoją specjalizacją jest motywacja i jakby ta transformacja, którą daje ta motywacja. Powiedz mi, na ile w tej motywacji jest, ile jest w niej prawdy, że ta motywacja jest jakby ważna, żeby osiągnąć sukces, czy coś w swoim życiu zmienić? Jak ty to widzisz? Myślę, że jest kluczowa. Znaczy, żeby mogła być w tym autentyczna, to powiem może, skąd w ogóle pomysł na motywację. Ja przez lata, zanim się zajęłam motywacją, zajmowałam się różnego rodzaju projektami komunikacyjnymi, czyli uczyłam ludzi sposobów, w jaki mówią o sobie, w jaki rozmawiają z innymi, też w biznesie. Robiłam szkolenia ze sprzedaży, z negocjacji. Efektywność tej mojej pracy była całkiem spora, ale jednak zaobserwowałam, że część ludzi, niezależnie od tego, jak wartościową dostaje wiedzę, ile ja bym zainwestowała najpierw w siebie, żeby się nauczyć, to pomimo, że ta wiedza jest podana, to część z nich bierze tę wiedzę, a część kompletnie nie. I wtedy zaczynałam jeszcze, oprócz tego zdążyłam skończyć studia psychoterapeutyczne, pracowałam też z ludźmi nad taką indywidualną zmianą i nagle się pojawiła mi taka pomysł, że tak naprawdę jeśli nie masz wewnętrznej motywacji, żeby coś zrobić, to nic nie wejdzie. I wtedy pomyślałam sobie, chociaż ta motywacja brzmi trochę tak jak słowo coach, wiesz, a pomimo, że jedno i drugie to są słowa, które też wiele wartości za sobą niosą, ale są troszeczkę zdewaluowane, to że jednak ta motywacja, niezależnie od tego, co byśmy o niej myśleli, jest kluczowa. To, co ja mogę zrobić pracując z klientami, to nakłonić ich do tego, żeby oni w sobie te siły rozbudzili. Kiedyś w ogóle uważałam, że mogę się nauczyć tylko od najlepszych. A dzisiaj absolutnie nie. Ja się mogę nauczyć od każdego. Nie ma takiej osoby, od której ja bym nie umiała wziąć tego, co jest ważne. Tak. Bo już nie zastanawiam się, czy ten mentor, taki typowy już mentor, a co to za mentor, tak? Co to za mentor, który... No ale mentor w jakiejś dziedzinie, tak? Mentor w jakimś obszarze. Nie w życiu, no. Dokładnie. Mentorem może być dla nas, nie wiem, pan, który będzie szedł po ulicy i sprzedawał lody, bo będzie miał jakąś kompetencję, której my nie mamy, albo umiejętność zamrażania lodów i z czegoś tam można u niego skorzystać, tak? Że myślę, że otwartość na wiedzę jest podobna jak otwartość na motywację, tylko wiedza jest kolejnym etapem. Dla mnie bez motywacji wiedza wchodzi słabo. Ja myślę, że na przykład sam widzę, że wiele osób ma wiedzę w branży, w której ja działam, ale coś, czego im brakuje, to pewne jakby otwarcie oczu, że są inne rozwiązania, które są proste, łatwe do zastosowania, ale brakuje im też tej motywacji, żeby jakby trochę się rozejrzeć. Czyli czasem wystarczy taka iskra, żeby po prostu ruszyć do działania, bo tak ktoś, jak ma zamknięte oczy, ma dużą wiedzę merytoryczną, to powiem sobie, mnóstwo prawników ma dużo większą z nieruchomości, ma dużo większą wiedzę ode mnie. Ale oni nie robią biznesu. Oni mają inny model biznesowy, że sprzedają swój czas za pieniądze albo know-how często, prawda? Ale gdyby to odwrócili w pewien sposób i zaczęli na kanwie tego, co mają, robić biznes, to by mogli zwielokrotnić swoje dochody razy 10.
No my się też, myślę, kulturowo dopiero tego uczymy, żeby korzystać z wiedzy ekspertów, którzy są praktykami, prawda? Że to jest taka, dla mnie to jest taka unikalna wiedza. Zawsze wolałam skorzystać z, czy potraktować przez jakiś okres w życiu jako mentora taką osobę, która legitymuje się doświadczeniem, tak? Czyli która pomówi, ja to zrobiłem, ja wiem, ja popatrzyłem na to z innej perspektywy, zaryzykowałem, niż kogoś, kto po prostu coś wyczytał. No ale są też, pamiętaj, że to co mnie bardzo przez jakiś czas wyhamowało, a potem dało mi trochę inny ogląd sytuacji, to to, że jednak ludzie mają zupełnie inne potrzeby. Wszyscy deklarują, że mają takie same, albo przynajmniej podobne, ale jak głębiej poznasz człowieka, to okazuje się, że dla wielu ludzi sam ten fakt takiego rozwijania się, wzrostu nie jest aż tak ważny, jak na przykład wąska specjalizacja, w której właśnie w tym dłubaniu, w jakiejś analizie oni odnajdują coś, na co ty nie poświęciłbyś 5 minut, bo już byś chciał z tego robić całość, już byś chciał układać proces. A nie? Dla nich jest ważna ta jedna rzecz. Dokładnie. A wiesz co, tak sobie myślę, że osoby, które mnie oglądają, mogą być zainteresowane, załóżmy, powiedz sobie, jest taka sytuacja, że jest osoba, która jest bardzo młoda i która jeszcze nie wie, co w życiu ma robić, chciałaby coś osiągnąć, ale nie wie jak, nie wie, czego zacząć, jakby jak kogoś tak jakby nakierować w takim kierunku, żeby się zmotywował i jakby znalazł drogę do tego, żeby zrobić coś fajnego i no wiem, że to bardzo ogólne pytanie, ale... Ale super, że je zadajesz, bo ja zawsze mówię, że najgorsze, co nam się może zdarzyć, to jest, kiedy chcemy lepiej, ale kompletnie nie wiemy, co chcemy. I tutaj, pomimo że mówi się o tym, że motywacja to jest miękka dziedzina, to ja mam do tego dosyć twarde podejście. Ludzie bardzo często definiują swoje marzenia tak szalenie ogólnie. Chcę być bardziej szczęśliwszy, bardziej bogaty, tylko bardziej bogaty to oznacza zarabiać 10 tysięcy miesięcznie, czy zarabiać 100 tysięcy miesięcznie. Czyli kompletnie nie ma według mnie szansy na zrealizowanie marzeń, jeśli te marzenia są bardzo enigmatyczne, jeśli nie są nazwane, skonkretyzowane i jeśli, jeszcze taka bardzo ważna rzecz, i wiem, że ty też tego uczysz i o tym mówisz, jeśli one nie są atrakcyjne, jeśli nasze cele są takie, jakoś przeżyć do piątku, wiesz, no to pewno to jest cel na przetrwanie. Ja uwielbiam ludzi inspirować, żeby oni sobie tą poprzeczkę realistycznie, ale nie realistycznie w takim sensie, że coś jest nie dla mnie, ale jednak bardzo wysoko stawiali. Tak fajnie, tak atrakcyjnie, żeby był ten drive, żeby się chciało to robić, nie? A powiedz mi na przykład, jeżeli ktoś ma jakiś już cel, prawda, założony, ale straci tą motywację, w sensie odechce mu się trochę, ale wie, że to musi to zrobić, to teraz jak tą wewnętrzną motywację w sobie wzbudzić? Bo ja miałem taki problem półtora roku temu z książką, że zrobiłem projekt tej książki, 70% jej napisałem, ale gdzieś tam nie wiedziałem do końca, nie miałem z nią związanych większych celów, i gdzieś tam ten projekt był otwarty, ale były inne biznesy, projekty deweloperskie i gdzieś tam mi utknął. I miałem problem z motywacją sam ze sobą, żeby ją popchnąć dalej, więc jakby, jak byś to rozwiązała? Ty już świetnie w ogóle to sam powiedziałeś w trakcie. Już nie stała się dla ciebie tak ważna, jak w momencie, kiedy zaczynałeś ją pisać. Ja lubię używać takiego porównania, że nasz taki system wewnętrzny to jest system słonia i jeźdźca, takiego, który tego słonia... Słoń to są nasze emocje, to jest wszystko to, co tworzy wizję. Ten nasz słoń to jest coś, co powoduje, że my płaczemy na filmach, że my sobie wyobrażamy, a jeździec to jest ta pragmatyczna część nas, która pilnuje tego planu, tak? I zawsze, kiedy coś sobie wymyślamy, i marzymy, no to idziemy z tego słonia, z tych paru ton, wiesz, wyobrażeń. Ale potem jak zaczynamy działać, jak też pisałam książkę, więc wyobrażam sobie, jakie to jest upierdliwe i ty też to wiesz, potem składanie i nagle się okazuje, że już nie ma tej takiej, wiesz, wizji, tylko siedzi ten jeździec i mówi w prawo, w lewo. To trzeba uspójnić, czyli plan działania, bo w ogóle, jak mnie czasami ludzie pytają, to co jest ważniejsze, słoń czy jeździec? Oni są tak samo ważni, bo pięciotonowe, czy nie wiem ile tam słoń waży, zwierzę latające po mieście może sobie innym zrobić krzywdę, ale sam jeździec, jak siądzie na tym słoniu, to co się u ciebie stało, nagle się okazało, że ty masz tylko deadline'y, że masz 30% książki do oddania, nic cię w tym już nie kręci, w dodatku dookoła pojawiają się inne perspektywy, odpowiedź jest prosta, trzeba obudzić słonia, czyli zastanowić się, co jeszcze możesz zyskać dzięki tej książce, na co wcześniej nie wpadłeś, gdzie ona cię jeszcze może zaprowadzić, co ci może takiego dać, żeby ci się chciało to dokończyć. Bo na takim bardziej zaawansowanym poziomie
to bardzo często nie kończymy tych naszych zadań, dlatego że ten jeździec, który wcześniej planuje, nie przewiduje pewnego rodzaju trudności i bardzo łatwo się zniechęcamy i rozpraszamy. I ta motywacja siada nam nie tylko dlatego, że wizja nam ucieka, ale siada nam też dlatego, że gdzieś jesteśmy pogubieni, że ten plan nam się wymyka spod kontroli, że coś, co miało zająć mniej czasu, zajmuje więcej czasu. I tu też ja jestem takiego zdania, że zawsze warto szukać takich prostych rozwiązań, czyli co ci najbardziej pomoże, czy ktoś to może za ciebie skończyć, czym, jak to możesz zrobić inaczej, jak inaczej wykończyć to, co założyłeś. My się też boimy tych swoich planów zmieniać. Z jednej strony ich nie robimy, a z drugiej, jak już zrobimy plan i na pewnym etapie okazuje się, że ten plan słabo działa, to wydaje nam się, że lepiej to rzucić, niż po prostu to przeplanować. A przecież jak ludzie, nie wiem, inwestują, nie znam się na tym, więc tutaj w razie czego mnie koryguj, to też może się tak zdarzyć, że zakładamy pewne rzeczy, ale potem się pojawia jakaś zmienna z rynku. Tak. I co wtedy trzeba zrobić? Update'ować te plany. Tak, trzeba zrobić tak zwany pivot, po prostu zwrot w innym kierunku i przemyśleć. Mi się nie zdarzyło, że się wycofałem jeszcze na tej zasadzie ze stratą, ale czasem warto zrobić krok do tyłu po to, żeby zrobić później dwa kroki do przodu. Dokładnie, czyli albo słoń, albo pivot. I że trzeba rok czasu rok czasu pracować. No widzisz, no. Uroki Warszawy. Wszyscy to są bardzo zdenerwowani. To nasi, słuchaj, bo ja dałem kierunkowskaz, nie udało mi się. On zobaczył kierunkowskaz i chciał na moje miejsce wjechać. Nie? A, no widzisz, mało, to już zwaliło. Mało brakowało. Nie, to moja wina. No ale jest ubezpieczenie. Nie? Tak, jest. Jeszcze zaraz właśnie ty mi powiedz, tak ja cię mam też ochotę zapytać, bo taka branża, w której ja pracuję, to są głównie te wszystkie kompetencje czy umiejętności, których można się nauczyć na moich szkoleniach czy warsztatach, stosuje się potem w różnych dziedzinach życia. Natomiast ta dziedzina, którą ty reprezentujesz, to są tacy ludzie, którzy muszą być, myślę, bardzo zdeterminowani do działania. Czy wśród twoich klientów więcej jest takich osób, którym do tej pory nie wychodziło i postanowiły coś zmienić, czy takich osób, które już na wejście mają w sobie chęć działania, tylko potrzebują kogoś, kto ich poprowadzi? Myślę, że w większości to są osoby, które jakby albo już działają i potrzebują, żeby ich wnieść na wyższy poziom, albo chcą zacząć działać i jakby we mnie widzą osobę, która pokaże im rozwiązania, gotowe rozwiązania, które mogą u siebie zaimplementować w swoim życiu, w swoim biznesie, ale też są osoby, które po prostu szukają swojej drogi i które widzą w nieruchomościach bardzo intratny biznes. Ja sam taki zobaczyłem parę lat temu, zanim jeszcze wszedłem w ten biznes, bo jakby ja zobaczyłem, że nieruchomości to jest jakby jeden z lepszych biznesów. I dlatego się zainteresowałem tym. Skoro nie umiałem nic, no to wybrałem najlepszą możliwą branżę. Ale to brzmi w ogóle jak magia, wiesz, bo się wydaje, że jak nieruchomości, bajka, nie? Jak ja bym sobie myślała, czytałam zresztą twoją historię, to ja bym sobie myślała, w co tu mogę zainwestować. No niby jestem taką osobą, już dobrze zarabiam, jeżdżę fajną furą, nie taką fajną jak ta, ale też jest w porządku. Nie jest źle, a jednak do głowy by mi nie przyszło, że ja, Tatiana, mogę mieć szansę zainwestować w nieruchomości. No może w budkę z lodami, jakbym się dobrze obliczyła, ponieważ nie przyszłoby mi do głowy, że można bez ryzyka, ale takiego ryzyka, nie wiem, utraty własnego bezpieczeństwa, zrobić coś na tak dużą skalę, wiesz. To myślę, że to jest taki stereotyp, że chyba dużo ludzi tak się boi, wiesz. Wiesz co, ja też się bałem. Ja w ogóle miałem taki stereotyp w głowie, że jak ja jako 22 czy 23 latek mogę się tym zajmować, przecież nikt ode mnie nic nie kupi, jestem za młody w ogóle. Ale okazało się, że jako 23 latek miałem biuro nieruchomości, zatrudniałem wszyscy przez pierwsze 5 lat byli starsi ode mnie. Dopiero teraz mam mniej więcej połowę pracowników młodszych, połowę starszych. U siebie w firmie. Masz taką cechę, masz determinację, wiesz. Jakbym miała powiedzieć, co jest najważniejsze, żeby... Bo rozwijać się można równie dobrze przez... rozwijać się warto przez całe życie. Natomiast tego drive'a, żeby coś konkretnego zacząć robić, można wtedy zrobić, kiedy ma się 20 parę lat i można to zrobić, jak się ma 50 i 60 lat i przeżywa się tak zwany kryzys wieku. Zależy od tego, kto ma jaką sytuację. Kto ma jaką sytuację. Ja się tylko trochę zastanawiam i chyba mi już odpowiedziałeś na to pytanie, czy ludzie, którzy mają wrażenie, że nic im nie wychodzi, to jest grupa, którym ma szansę wyjść, jak pójdą do ciebie czy do mnie? Myślę, że nie. Że ktoś, kto już ma takie założenie, przekonanie,
że mu nie wychodzi, czyli szuka bardziej problemów niż rozwiązań, to bez względu na to, ile zainwestuje w kurs, to może się okazać, że kolejny raz mu nie wyjdzie. Wiesz co, chyba nie, bo jeżeli wiele rzeczy mu nie wyszło w życiu, na pewno jakieś mu wyszły. I teraz popatrz sobie, znasz historię człowieka, który założył KFC. Ale oczywiście. No, większość osób ją zna. I teraz to, że tak jakby ogólnie z góry patrząc, to, że komuś nie wychodziło całe życie, nie znaczy, że mu nie wyjdzie nigdy. Ale to, że on myśli, że mu nic nie wychodzi, to jeżeli w to uwierzy, to chyba tak będzie. No i właśnie o tym mówię, bo ja się zgadzam z pierwszą częścią, że jeśli że są ludzie, którym nie wychodzi, wiesz, pamiętam jak byłam na szkoleniu w grudniu w Kalifornii i poza szkoleniem moim branżowym, takim psychoterapeutyczno-coachingowym, spotykałam się z różnymi ciekawymi ludźmi, między innymi z dziewczynami z takiego serialu Żony Hollywood i rozmawiałam z cudownymi kobietami w takim, powiedziałabym, już dojrzałym wieku jak ja i one mówiły, Tati, wiesz, taka jest... rzecz bardzo charakterystyczna tutaj, która je, bo to, część z nich to są kobiety pracujące. Ewa się zajmuje nomen omen też takim biznesem podobnym do twojego, może nie inwestycją w nieruchomości, ale związanym z nieruchomościami, nie wchodząc w szczegóły. I ona mi powiedziała, tutaj jak ktoś próbuje kilka razy, to jest się... On jest z tego dumny i jego się za to podziwia, ponieważ bez względu na to, jak się ta próba zakończy, to świadczy o tym, że on jest odważny i zdeterminowany. Trochę jeszcze jest tak w naszych, tych, wiesz, w kulturze takiej młodej demokracji, że jeśli próbujesz i ci nie wyjdzie, to znaczy, że nie warto było próbować. Tak. I wracając do tego, o co cię zapytałam, to nie chodzi mi o ludzi, którym nie wychodzi z obiektywnych powodów, tylko u ludzi, którzy mają w głowie zakodowane, tak, że im nie wyjdzie. To jest kategoria ludzi, z którymi ja się boję współpracować. Mhm. Ponieważ bardzo często oni nie przychodzą po to, żeby skorzystać z mojej pomocy, tylko żeby dostać pocieszenie i potwierdzenie dla tego, żeby dalej tkwić w tych przekonaniach. Mhm. I to jest chyba jedyna kategoria ludzi, z którymi naprawdę mi się trudno pracuje. Ja myślę, że to jest bardziej praca dla ciebie niż dla mnie. Tak? Ja daję gotowe rozwiązania. Czyli masz już takiego klienta, który czegoś chce, który już wie przynajmniej, tak, że jest gotów to zrobić. Super. Ja uważam, że jeżeli ma generalnie, mówiąc w tym biznesie moim szkoleniowym, prawda, to jeżeli ktoś ma tego nie wykorzystać, to w ogóle dla samej wiedzy nie warto przyjeżdżać, bo jaka jest różnica między tym, że ja znam wszystkie języki świata, jak tylko jednym władam. Nie ma znaczenia. Absolutnie. To jest tak, jakbym potrafił czytać, a nie miał żadnej książki w domu, ani możliwości do tego, żeby użyć do tego. No to prawda. Dzisiaj mamy taki, nie wiem jak jest w nieruchomościach, ale jeśli chodzi o możliwość znalezienia pracy i możliwość wystartowania biznesu, to nigdy nie było tak dobrze. Tak, social media i w ogóle internet dał nam tak ogromne możliwości kontaktowania się z naszymi klientami, że jeśli tylko ma się pasję i chęć do działania, to naprawdę można dla siebie coś ciekawego zrobić. A wiesz, że wiele osób myśli w Polsce, że odwrotnie jest, że w latach 90. to było łatwo, a teraz to jest w ogóle kosmos, tak? No jedne są rzeczy łatwiejsze, drugie są trudniejsze. Wtedy nie było telefonów, tak? Ciężko było coś zgrać, umówić, tak? A teraz tak naprawdę... Może żyliśmy trochę spokojniej, ale dla biznesu chyba... Teraz... A to jak myślisz, jakie jest dla... Inaczej było, że wtedy bardziej, tamte czasy bardziej doceniały ludzi przedsiębiorczych, a tutaj jakby już jest konkurencyjność trochę większa we wszystkim, co tutaj robimy, ale jest dużo jakby rzeczy, które są jeszcze niewymyślone, które można zrobić na swój sposób. Skręć tu w prawo, pokażę ci fajne nieruchomości, chcesz? Okej, dobra. Chodźmy. Tylko ekipę musimy puścić. Dobra, żeby wiedzieli, że tak, tam skręcam. A co mi pokażesz? Wiesz co, chcę ci pokazać takie rzeczy. Ja na pewno będę musiała pójść do ciebie na ten kurs, wiesz? Jeszcze teraz mnie zmotywowałeś, trochę mnie też zdenerwowałeś, bo ja mam tego używać. Ja myślałam, że sobie tak pójdę, posiedzę i dalej się będę bała. Ale jak już, słuchajcie, ja w ogóle pójdę do ciebie na kurs i zacznę inwestować, to naprawdę możecie być absolutnie pewni, że każdy może to zrobić. Okay, no to... Też pomimo mojej całej odwagi i tak dalej, to jednak te nieruchomości wydają mi się, wiesz, wymagające takiej wiedzy prawnej, tak niesamowitej ostrożności. Ale wiesz, obejrzę sobie dzisiaj z tobą miejsce, gdzie chciałabym mieszkać i jeśli w ciągu 5 lat moje szanse wzrosną na to, to szapoba. Wracając do tych zmian jeszcze, to taką ciekawostkę ci mogę powiedzieć. Ja na przykład co pół roku, albo co rok zmieniam miejsce swojego biurka, w którym siedzę, albo pokój nawet czasami zdarzało mi się, bo zmienia perspektywę.
żeby spojrzeć z innej perspektywy. Ale ktoś ci to powiedział od jakiegoś feng shui, czy sam na to wpadłeś? Nie, sam na to wpadłem, bo na przykład jak jestem na szkoleniu i są przerwy, to zawsze staram się siąść w innym miejscu, żeby spojrzeć na perspektywę sceny, ludzi, wszystkiego, co się tam dzieje z innej perspektywy, z innej strony. To fajne, będę to mówić ludziom z twoim autorstwem na tym. To jest faktycznie bardzo fajne ćwiczenie, żeby to biurko, nawet biurko, ale już patrzysz inaczej. Tak, 90% ludzi w Polsce, znaczy w ogóle na szkoleniach, tam gdzie sobie siada pierwszego dnia, tam już cały dzień, całe dwa dni warsztatów siedzi. Zdecydowanie, jeszcze się okopuje, próbuj to zabrać to miejsce, jakie to jest wyrwanie. I teraz właśnie chodzi o to, żeby spojrzeć z innej perspektywy. Wtedy patrzysz na innych ludzi, masz inną relację, możesz zbudować. Nie zawsze są samą. Nie? Super sprawa. Tylko weź teraz powiedz ludziom, żeby na szkoleniu, żeby zmienili, to w sensie będzie mega niekomfortowe dla nich. I to jest tak, na przykład, wiesz, jak się idzie do szkoły, tak już, że jak siądziesz w ławce w szkole z nową osobą, to już się trzymasz całe życie tej osoby. To prawda. Jaka by nie była. Psychologicznie my też jesteśmy, wiesz, tak skonstruowani, że my lubimy takie ramy. Znaczy, to jest też taka zdrowa proporcja, bo pewne ramy warto mieć. Natomiast nie można z tych ram uczynić takiej właśnie struktury, tak, która się blokuje. Nie? Ale chodzi o kręgosłup chyba, taki, a nie. Kręgosłup i ramy. Już my się czujemy dobrze, tak jak z dziećmi się pracuje nad podstawowymi rytuałami, bo rytuały mają uspokajające właściwości. No nie tylko ludzie, zwierzaki są w ogóle bardzo dobrym do obserwowania tego, co to oznacza. Oznacza pewien rytuał i powtarzalność, to są właśnie nasze pupile. Widać, jak one się dzieją, jak one się zachowują, kiedy coś im się nagle poza taki podstawowy harmonogram wprowadza. Natomiast no, zbudowanie takiego swojego, takiego, ja to mówię, źródło mocy, takiego miejsca, w którym można czerpać energię, nie może blokować przed właśnie tym widzeniem spraw z różnej perspektywy. Ja myślę, że też Polacy się bardzo boją myśleć w dużych liczbach i ty jesteś dobrym przykładem, zwłaszcza, że za tym, co ty mówisz, idzie poparcie w faktach. Nie jesteś człowiekiem, który ma 7 kredytów na parę milionów i wszyscy go proszą pieniądze. Jesteś człowiekiem wypłacalnym, człowiekiem sukcesu. Jest bardzo ważne, żeby odczarować to myślenie o skali. Ja jestem przeciwna, żeby każdy brał udział w takim szkoleniu. I tu może powiem coś niepopularnego, najwyżej, wiesz, bo są ludzie, którzy są, po prostu mówiąc brzydko, w taki niemądry sposób naiwni. Tacy ludzie, którzy nie są gotowi ponieść trudu pracy, samodyscypliny, tylko chcą, żeby ktoś za nich coś zrobił. I są gotowi zapłacić za to każde pieniądze. I oni faktycznie potem są ugotowani, bo pójdą na takie moje warsztaty 3 razy, twoje warsztaty 4 razy i nadal, kurde, będą mieszkać. Ale to też chyba tragedia im się nie stanie. Wiesz, to powiem ci, że to ciężko kogoś tak jakby rozszyfrować, bo ty nigdy nie wiesz, czy za tym pójdzie działanie. Ja nie jestem w stanie odmówić komuś, powiedzieć, nie, ty nie będziesz działał. Bo ja wiem, jak poszedłem na swoje pierwsze szkolenie, za które zapłaciłem kupę pieniędzy i które mi dało taki background do tego, że to się da robić. Nie odpowiedziałem mi na te wszystkie pytania jeszcze, ale tutaj chodzi o to, że ja też byłem naiwny, dalej jestem naiwny i przez tą moją naiwność często robię rzeczy, które po prostu są niemożliwe dla niektórych, dla wielu z nich. No, moja rodzina to stwierdziła, że oszalałem, jak powiedziałem, że będę inwestorem, nie mając pieniędzy. I w tej naiwności też jest sposób na ale to. Ostrożna naiwność, wiesz? Ja też jestem, kiedyś mnie zapytała mnie Karolina Korwin-Piotrowska w programie, kiedy byłam u niej w zeszłym roku, bo w projekcie Lady, co ja myślę o tym, że celebryci, różne osoby, które nie mają uprawnień psychologicznych czy psychoterapeutycznych, radzą innym, jak żyć i że to może wyrządzić krzywdę. I odpowiedziałam wtedy pewno podobnie, jak ty mówisz o tym, że trudno weryfikować klientów. Odpowiedziałam, że jestem zdania, że dorosły człowiek jest za siebie sam odpowiedzialny. I to, że ktoś się z nami dzieli swoim doświadczeniem, i to doświadczenie dla jednych jest bezcenne, bo czasami łatwiej u laika znaleźć coś niż u profesjonalisty, ale tak czy inaczej, to, że ktoś się z nami dzieli, to nie można wziąć odpowiedzialności za to, co ten ktoś z tą wiedzą zrobi, nie? W mojej płycie biznesowej właśnie muszę ci ją sprezentować, jeśli zapomniałam. O sprzedaży. Buduj relacje, nie będziesz musiał sprzedawać. To mój klient mówi, wiesz, ja myślałam, że tam będziesz mówić więcej o tym, co trzeba mówić, a ty tam głównie mówisz o tym, jak trzeba obserwować i słuchać. Bo ja nieskromnie powiem, że uważam, że w sprzedaży i w negocjacjach ważniejsze jest słuchanie niż mówienie. Co ty myślisz o tym? Myślę, że tak. I nawet jeden z moich osób na mentoringu, mam jakby człowieka, który był wysoko w rankingach, był pokarzystą. I powiem ci, że już on jakby nie jest w tym biznesie, nie robi tego, ale opowiadał mi o tym,
jak wykorzystuje w nieruchomościach swoje umiejętności z pokera. Czyli patrzy na nogi, jak się ruszają, w jaki sposób się zakręcają, obserwuje mowę ciała, po prostu ma już takie nawyki wyrobione. I on teraz wie, czy ta cena, którą proponuje, to jest max, czy nie. Widzi, jak się po prostu ludziom oczy ruszają, wszystko widzi. Widzi coś, o czym my nawet nie mamy pojęcia. Bo ma, uczył się tego do pokera, bo to było tam strasznie istotne. I teraz to wykorzystuje w nieruchomościach. Przy stole negocjacyjnym, kiedy kupuje nieruchomości. Nie? To jest bardzo, bardzo ciekawe i teraz bardzo fajna umiejętność. Opanowanie języka ciała jest naprawdę majstersztykiem i trzeba bardzo, bardzo dużo wiedzy, skupienia, żeby to zrobić. I dużo łatwiej jest osobie, która się uczy panowania nad ciałem, być po prostu spójnym i świadomym, niż robić takie sztuczne gesty, które zawsze pokazują sztuczność. I ktoś taki, jak mówisz o tym człowieku, on po prostu w 2 sekundy rozszyfruje, że to jest niespójne. Jak jesteś spójny, wiesz, co chcesz powiedzieć, to tak jak z tą postawą, ludzie mówią, że to jest postawa zamknięta. Nieprawda, to oznacza też, że jest mi zimno, że się zastanawiam. Jeśli za bardzo myślę o tym otwieraniu, to jest sztuczne, a jak za moim gestem idzie następny gest, to jest płynne, spójne, pokazuje osobowość. Sheryl Sandberg, pytałeś mnie o autorytety. To jest też mój ogromny autorytet, jeśli chodzi o biznes, podejście do biznesu, o to, co robi. To jest szefowa operacyjna Facebooka. Ona ostatnio napisała, w jednym z artykułów, a może i w tej nowej książce, tylko był przedruk z tej książki do artykułu, pisała o tym, że nie wierzy w coś takiego, jak w takie uczenie się personal brandu. Że personal brand, czy taka marka osobista, jak ktoś za dużo nad tym z zewnątrz pracuje, to tak naprawdę to nie jest ser w sklepie, wiesz. Najlepiej się sprzedaje w osobistych markach właśnie to twoje DNA, czyli albo masz coś ludziom do powiedzenia, albo nie. Daniel, teraz jest pytanie do ciebie. No. Takie pytanie, nad którym sobie myślałam długo. Czy to faktycznie jest tak, że nie trzeba mieć na wejście ogromnych pieniędzy, tak na taki po prostu chłopski rozum, kolokwialnie mówiąc, to przecież każda nieruchomość, nawet najmniejsza, to jest taki rząd wielkości, gdzie wydaje się, że dla człowieka, który ma dochody pomiędzy 5-6 tysięcy, to jest nie do przeskoczenia, żeby wygenerować taką gotówkę i żeby móc w ogóle kupić. To wiesz, to większość ludzi zarabia 3 tysiące, tak? Albo 2 tysiące. No to już tym bardziej w ogóle. Tak, i teraz ja uwierzyłem w tą, nazwijmy to, bajkę czy prawdę, w zależności od tego, czy ktoś w to wierzy. Tak. I ja to zrobiłem. I ja to zrobiłem w bardzo skomplikowany sposób za pierwszym razem, ale teraz znam dużo prostsze metody. Na przykład, jeżeli masz wiedzę, jak kupić tanie mieszkanie, znaleźć mieszkanie w okazji, to pieniądze się same znajdą. Czyli na przykład absolwenci moich kursów ode mnie w pakiecie dostają od razu możliwość finansowania przez fundusz. Czyli mam fundusz, który wykłada pieniądze na ich, jeżeli to będzie faktycznie okazja, jeżeli jest tam potencjał do zysku, to jest fundusz, który wykłada na to pieniądze i mówi, dobra, to oddajesz nam odsetki od kapitału, a ty sobie bierzesz resztę zysku. Ale to jest taka forma kredytu, tak, czy coś w tym rodzaju, forma kredytu. Tak? Okay. Poza tym, ja kupiłem swoje pierwsze mieszkanie w taki sposób, że sfinansowali mi zakup tego mieszkania właściciele. A mianowicie dogadałem się z nimi tak, że dzisiaj podpiszmy umowę, rozwiążę wam pewien problem, który miało to mieszkanie, a poczekajcie na resztę środków 6 miesięcy. I ja już wtedy miałem czas na to, żeby szukać nabywcę za wyższą cenę. Popatrz sobie, na przykład wyobraźmy sobie, że jesteś młodą osobą, chcesz wejść na ten rynek nieruchomości, nie masz pieniędzy, ale wiesz, że jest jakiś pomysł, bo Siwiec to robi. I jak to zrobić? Jeżeli umiesz to robić, masz to wiedzę, bo ktoś cię tego nauczył, no to wtedy co za problem zadzwonić do takiego Siwca albo innego inwestora, który ma nadwyżki finansowe, a teraz jest na płynność pieniędzy. Dużo osób ma pieniądze i nie wie, co z nim zrobić, bo mają na lokacie, to tam pieniądze nie pracują. I taki inwestor kupi na siebie mieszkanie, a się z tobą podzieli zyskiem. Myślę, że tu bardzo pokutują też takie kulturowe przekonania. To jest bardzo podobnie jest z tym, co ja robię, czyli w motywacji, że ludziom się wydaje, że z jednej strony każdy człowiek marzy o tym, żeby być piękny, zdrowy i bogaty, a z drugiej strony, kiedy pokazuje się ludziom różne możliwości, to im się wydaje, że to jest jakieś oszustwo, że to nie może się tak stać, że oni tak bardzo trzymają się tej swojej strefy komfortu i że to jest albo ekstremalne ryzyko, albo ekstremalne czary,
a i tak potrafią ludzie latami tkwić i narzekać, a bać się działać. Nie? W przypadku moich klientów największą taką, największym hamulcem jest ten lęk właśnie, wiesz. Jest taki lęk przed tym, żeby stracić to, co mamy, nawet jeśli mówiąc brzydko, gówno mamy. Cała magia dobrych biznesów polega na tym, że ktoś znajduje nisze albo niekonwencjonalne rozwiązanie, a ludzie się przez tego po prostu historycznie obawiają. Tak jakby mieli wyobrażenie, że każdy, kto zrobił biznes, zrobił go układając klocki dokładnie w pudełku, tak jak były w instrukcji. No właśnie nie, wszystkie biznesy polegają na tym, że ktoś instrukcję wyrzuca. Każdy nie? jest inny. Każdy jest inny, dokładnie. Tatiana, dzięki Ci w takim razie za to spotkanie, że mogliśmy tutaj podzielić się wartością dla moich słuchaczy. O ja ile się, słuchajcie, dowiedziałam, naprawdę, też bardzo dziękuję. I pamiętajcie, że ja wrócę z tą willą na Mokotowie, jeszcze nie wiem, czy będę ją wynajmowała, czy miała. I w opisie do tego wideo będzie też link do kanału Tatiany, gdzie Tatiana też dzieli się swoją wiedzą i może Wam też pomóc w Waszych sprawach. Także zamieszczę tutaj na dole pod tym filmem. Dzięki jeszcze raz. Dziękuję też, dziękuję Wam bardzo. Poczekam, aż nam przyjadą. Żółwik, do kamery. Jeśli chcesz być na bieżąco, subskrybuj mój kanał.